Witam Państwa, zapraszam na kolejny odcinek Kawę z agentem. Zawsze uważałam, że konfrontacja swoich poglądów może nie sprawi, że zmienimy zdanie ale na pewno wzbogaci nasze poglądy, a na pewno pokaże inny punkt widzenia. Dlatego dzisiaj dla Państwa przygotowałam jeden artykuł, ale bardzo solidny i merytoryczny. Co będzie w tym artykule? W tym artykule przedstawię Państwu opinie ekspertów z jednej firmy, gdzie każdy z tych ekspertów skupia się na konkretnym segmencie rynku nieruchomości. Na gruntach, na rynku wtórnym, na rynku pierwotnym. Będą mogli Państwo posłuchać opinii ekspertów i bardzo byłoby mi miło, gdyby w w komentarzach mogli Państwo skonfrontować właśnie swoją opinię, podsumować, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie z ekspertami, bądź kompletnie tutaj odnieść się do jakichś jeszcze innych ekspertów, którzy bardziej są bliscy Państwu opinii. Zatem zaczynamy. Dzisiaj jeden artykuł, ale bardzo solidny, bardzo merytoryczny. I tak jak wspominałam, porozmawiamy o przyszłości rynku nieruchomości. Możliwe scenariusze kre, kreślą, przepraszam, eksperci. Kryzys uderzy rynek nieruchomości, a rok 2023 będzie najtrudniejszy. Swoisty katarzis już następuje, jednak w perspektywie lat 2024-2025 na pewno jest dużo więcej szans na odbicie niż na dalsze, głębsze spowolnienie. Przewidują eksperci z firmy Gelta z Katowic. Poprosiliśmy ich o scenariusze dotyczące gruntów, nieruchomości deweloperskich, także inwestycji indywidualnych oraz rynku wtórnego. Czyli te cztery segmenty będziemy analizować. I co ciekawe, każdy z tych segmentów ma troszeczkę inne prognozy, więc warto zostać do samego końca i posłuchać. Jeżeli chodzi o grunty, to średnie ceny nie spadają, a według nas również nie spadną w przyszłości. Dlaczego? Owszem, jest nieco mniejszy popyt na rynku ze względu na brak kredytów, ale należy zaznaczyć, że grunty są zdecydowanie bardziej rzadziej kredytowane. Przewiduje Wojciech Plaszyniak, dyrektor zarządzający w Geltax Spółka Zo. Następna sprawa grunty. W przeciwieństwie do mieszkań, są świetnym parasolem antyinflacyjnym. W przypadku mieszkania, po jego zakupie i nawet przeznaczeniu pod wynajem, ponosimy stałe realne koszty związane z jego utrzymaniem. Przy wzrostach cen, wszelakich mediów, tak jak na przykład teraz, właściciel będzie musiał zastanowić się, na ile może podnieść czynsz, czynsz przepraszam, żeby opłaty nie docisnęły zbyt bardzo najemców. Trzeba umieć znaleźć balans między stawką czynszu netto, a tym, ile klient płaci docelowo. A jeśli nie mamy najemcy, to na mieszkaniu generujemy tylko koszty. Musimy je ogrzewać, opłacać media, płacić podatki, a w wielu przypadkach ponosić koszty kredytów. Grunty nie generują praktycznie żadnych kosztów poza podatkiem od nieruchomości, który przy działce budowlanej sięka kilkuset złotych rocznie, a rolnej kilkadziesiąt. Grunty są świetnym zabezpieczeniem antyinflacyjnym, są też w miarę płynnym dobrem, łatwo sprzedawalnym. Stąd patrząc ogólnie uważam, że w ich przypadku nie ma mowy o ogólnej korekcie cen. Tego towaru jest coraz mniej i tu się akurat zgodzę, to też kilkukrotnie już w kawie z agentem poruszaliśmy, apelowaliśmy, że gruntów będzie coraz mniej, stąd też tak wysokie ceny na rynku pierwotnym. Gruntów nigdy nie będzie więcej, pula jest ograniczona. Jeśli popatrzymy na przykład na mapę Katowic sprzed 10 lat, a obecnie to zobaczymy, że nasycenie nieruchomościami jest znacznie większe. Mam to na myśli zabudowę jednorodzinną czy małą wielorodzinną wolnych gruntów pod tego typu budownictwo jest coraz mniej. Jeśli mówimy o działkach pod duże projekty deweloperskie, to wciąż można je znaleźć, jednak uwolnienie ich pod budowę uzależnione jest od przekształceń, uzyskania odpowiedzi zgód środowiskowych, decyzji itd. I tu omawiamy kort Katowice, ale w Warszawie tych właśnie gruntów pod inwestycje deweloperskie jest naprawdę, naprawdę coraz mniej. I tutaj dodaje pan Wojciech, uważa, że przez najbliższe dwa lata będzie trwała stagnacja na rynku. Pojawią się sprzedający i kupujący, ale raczej okazjonalnie. Na przykład mogą trafić oferty nieruchomości od osób, które są mocno zakredytowane, stacą, stracą pracę i nie będzie ich stać na spłacanie kredytu. Lub mogą się pojawić nieruchomości od osób, które kupiły ich zbyt wiele i nie potrafią ich utrzymać. Będą to więc wyjątki potwierdzające regułę. I teraz przechodzimy do rynku deweloperskiego, czyli rynek pierwotny. Na rynku deweloperskim rok 2023 przyniesie stagnację, czyli tutaj również zawieranych transakcji będzie niewiele w porównaniu z poprzednimi latami, a bieżąca sytuacja, silne ograniczenie realnego popytu potrwa dłużej. Realnego, to znaczy takiego, który może zostać zrealizowany. Zaznaczyć należy bowiem, że popyt na domy i mieszkania nadal jest bardzo wysoki. Ale ze względu na wiele czynników, w tym głównie koszty kredytów hipotecznych, chociaż ja bym tutaj powiedziała bardziej, że restrykcje odnośnie udzielania tych kredytów, ale okej, okay, oraz zdecydowanie ograniczenie zdolności kredytowej znacznie częściej osób potrzebujących mieszkania, popyt ten może być zrealizowany i zamknięty transakcjami zakupu. Ceny mieszkań nie będą per saldo niższe i poza wyjątkami nie będą tanieć. Deweloperzy nie będą przecież realizować projektów na ujemnych marżach. Koszty gruntów, projektów, samej budowy i obsługi, większe zapotrzebowanie deweloperów na droższe obecnie finansowanie to, czynnik, to czynniki, które powodują, że koszty wytworzenia stale wzrastają. Zauważa Tomasz Matlenga, partner zarządzający w Geltag. Wskazuje, że w sześciu największych miastach ceny mieszkań wzrosły w trzech kwartałach 2022 roku o 1% i o 10% licząc rok do roku. Oczywiście pojawiają się mieszkania tańsze, co jednak w głównej mierze będzie wynikać raczej z trudnej sytuacji samego konkretnego dewelopera. Może mu zależeć na szybkim spieniężeniu nieruchomości, żeby w ogóle mieć możliwość zamknięcia inwestycji. Będą to jednak wyjątki potwierdzające regułę. Czyli tutaj rynek pierwotny również jak najbardziej zewnętrzny, Wzrostami. Ci deweloperzy, którzy mimo obecnego spowolnienia sprzedaży posiadając odpowiednie finansowe finansowanie, przepraszam, zamkną swoje inwestycje od strony budowlanej, będą w dobrej sytuacji. Będą bowiem dysponować gotowym produktem przy ograniczonej podaży na rynku w przyszłych latach. Oczywistym jest, że obecne spowolnienie i zmniejszenie liczby rozpoczynanych projektów deweloperskich wprost musi się odbić na zdecydowanie mniejszej ilości gotowych mieszkań na rynku za 2-3 lata. Mniejsza ilość mieszkań, wyższe ceny. Oczywiście kredyt kosztuje, stopy procentowe rosną i tym samym końcowa marża będzie niższa. Deweloper zarobi mniej, ale zarobi lub co najmniej nie straci. Bo co do tego, że gotowe lokale znajdują w przyszłości nabywców, można być niemal pewnym. I tutaj Pan Tomasz również takie podsumowanie. Dlaczego tak sądzi? Luka mieszkaniowa w Polsce wciąż jest ogromna, o czym będzie okazja powiedzieć w dalszej części artykułu. Trzeba mieć na uwadze, że branża budowlana rządzi się cyklicznością. Na przemian są lata dobre i chude. Teraz jesteśmy w dole okresu chudego, a odbicie jest już na horyzoncie. I tu bym powiedziała, że chyba każda branża troszeczkę z, takim, z taką sinusoidą się boryka. Nie tylko branża Budowlana, ale rzeczywiście na tej branży budowlanej chyba najbardziej tak wyraźnie to widać. Robimy teraz mocny krok w tył, a ci, którzy są odpowiednio przygotowani, zrobią w perspektywie dwóch, trzech lat trzy kroki w przód. Ci, którzy budują w okresie ochłodzenia, zbiorą premię za swój profesjonalizm, przygotowanie, posiadanie kapitału. I tutaj również cofnę się do kilku odcinków wsteczka z agentem, gdzie moim gościem był pan Wiktor, który właśnie o tym mówił. To jest osoba, która współpracuje z deweloperami, która zna doskonale ten rynek. I tam również pod tym filmem Państwo komentowali, że nie sądzicie, żeby tak było, że deweloperzy teraz będą mieć bardzo e, ciężkie, trudne lata. No tam była również taka sugestia, że ceny na pewno nie będą spadać, e, tylko właśnie będą rosnąć. No i tutaj kolejni eksperci również to potwierdzają. I tutaj pan Wojciech podsumowuje właśnie z tymi krokami w przód i w tył. Jego zdaniem ożywienia na rynku deweloperskim należy oczekiwać w perspektywie dwóch lat. Prognozy wskazują, że wówczas powinny zacząć spadać stopy procentowe. I tutaj te stopy procentowe spadające to się cały czas ten wątek powiela w wielu, wielu artykułach, które państwu tutaj przedstawiam w kawie z agentem. Zatem myślę, że warto zapamiętać sobie te daty co zwiększy dostępność i atrakcyjność kredytów hipotecznych. To z kolei budzi popyt. Ten prawdziwy, a nie deklarowany głód mieszkań w Polsce wciąż jest ogromny. Polska jest nadal w ogonie Unii Europejskiej pod względem liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców. No i jestem bardzo z siebie dumna, bo też również mieli Państwo ten odcinek w Kawie z Agentem, więc jesteście na bieżąco, znacie te statystyki i wiecie, że właśnie Polska niestety dalej boryka się z dużym niedoborem mieszkań, gdzie robiliśmy zestawienie kilka odcinków wstecz w Kawie z Agentem. I tutaj teraz kolejny temat, czyli rynek wtórny. Podobnie jak deweloperka, ale jednak inaczej. Taki komentarz ogólny, dlaczego inaczej? Nieco inaczej będzie się rysowała sytuacja na rynku wtórnym. Tutaj częściej pojawiać się będą okazje, ale to głównie za sprawą nie zawsze, nie, nie zawsze odpowiednio wyrachowanych decyzji sprzedawców. Ktoś może chcieć szybko sprzedać dom czy mieszkanie, bo skomplikowała mu się sytuacja osobista, bo dostał nieruchomość w spadku i nie jest mu potrzebna, bo potrzebuje nagle gotówki, bo chce się wyprowadzić, wyjechać z kraju, bo boi się wojny, bo dobijają go wysokie koszty kredytów I tak, dalej, i tak dalej, Sytuacje, nazwijmy to losowe, pojawiają się zawsze, natomiast obecnie może ich być zdecydowanie więcej. Spodziewałbym się częstszych ofert na rynku wtórnych, które tam się pojawiły tylko dlatego, że właściciel potrzebuje szybkiej zmiany nieruchomości na gotówkę. Jednak czy będą to tańsze propozycje, zdecydowanie poniżej średnich cen? Nie, a przynajmniej nie w większości przypadków. Na logikę. Kupiłem, zbudowałem dom z wkładem własnym 10%, bo resztę pożyczył mi bank. To o ile obniży cenę? Maksymalnie o te 10%, bo przecież reszta to pieniądze banku, które muszę oddać spłacić kredyt, mówi pan Wojciech. I tutaj budownictwo indywidualne kolejny etap naszych, tutaj kolejny dział naszych nieruchomości. Prześledźmy teraz sytuację w segmencie inwestycji indywidualnych. Tutaj nastąpiło największe tąpnięcie. Według danych GUS liczba pozwoleń na budowę w miesiącach od stycznia do września 2022 spadła o ponad 23%. Rozpoczętych budów jest o 19% mniej niż rok wcześniej. Tutaj również mogą się pojawić częstsze oferty od kupienia rozpoczętych inwestycji. Nie spodziewałbym się jednak ofert poniżej kosztu wytworzenia, czyli kosztu zakupu działki materiałów kredytu. Jeśli ktoś skalkulował wartość sprzedawanej inwestycji, to również na zasadzie nie mniej niż. Więc jeśli osoba z kapitałem liczy na przeceny rzędu 20-30-40%, to raczej się zawiedzie. Prawdopodobieństwo takiej okazji jest niewielkie. Mieszkania na wynajem. Kolejny segment. I tutaj myślę, że bardzo Państwa interesujący, co dalej z tym wynajmem, ponieważ teraz jest boom, no ale co dalej? I tutaj przechodzimy do segmentu mieszkań na wynajem. Miejmy z tyłu głowy liczbę kilku milionów osób bez własnego lokalu, zwłaszcza ludzi młodych. Część z nich, nawet jeśli nie może sobie pozwolić na zakup mieszkania, na pewno zacznie się rozglądać za własnym kątem. Bo Na przykład, dostała pracę w innym mieście, bo chce uniezależnić się od rodziców lub tworzy już własną rodzinę. Poszuka więc relatywnie taniego mieszkania pod wynajem, o ile fraza tanie mieszkanie pod wynajem nie jest wewnętrznie sprzeczna. Warto uzmysłować sobie, że od wybuchu wojny liczba ofert mieszkań pod wynajem spadła o 70%. Rynek jest przebodźcowany. Napływ uchodźców nie jest tu jedynym czynnikiem. Po okresie pandemii do normalnego trybu wróciła edukacja, co wzmożyło wynajem studencki. Zwiększyła się też aktywność zawodowa poza miastem zamieszkania, więc wynajem służbowy również. Jakie lokale są najbardziej chodliwe? Dane ze spisu powszechnego jednoznacznie wykazały, że jak ciepłe bułeczki, rozchodzą się mieszkania w tak zwanej wielkiej płycie, w dobrych lokalizacjach. Dlaczego? Dlatego, że są to lokale, które za stosunkowo niewielki koszt można wyremontować i przeznaczyć do wynajęcia. Utrzymanie takiego mieszkania też może być relatywnie tańsze niż w kamienicy czy w apartamentowcu od dewelopera. Obserwując obecną sytuację, nie spodziewałbym się w tym segmencie rynku żadnych ogólnych obniżek. Wręcz przeciwnie, ceny najmów idą w górę. I dalej będą wzrastać. Mówi Tomasz. Obecne czasy są idealne dla osób, firm z gotówką. Cash is the king, jak brzmi stare biznesowe porzekadło. Masz pieniądze, obserwuj, łap okazję, kupuj, ale super okazję traktuj co najmniej z rezerwą, bo kto wie, czy nie skrywają trupa w szafie. Na przykład tańszych, niezgodnych z projektem materiałów albo wady, której usunięcie będzie cię kosztować czas, nerwy i pieniądze. Masz okazję na oku, nie jesteś pewien, zachowaj zimną krew. I podpytaj doradcę. No i to oczywiście aż prosi się o komentarz. Doradcę, e, na przykład e, pośrednika nieruchomości. Tu oczywiście mini reklama mojej firmy. Jak najbardziej zapraszam, zachęcam do współpracy. Ale wracając do artykułu. Jak słyszę od klientów, e, jakość lokali oddawanych od sprzeda do sprzedaży przez niektórych deweloperów jest dramatyczna. Ściany wewnętrzne są tak cienkie, słabo izolowane, że słuchać wszystko, co dzieje się w lokalu obok. Jakby ktoś mieszkał z sąsiadem. Mówi pan Wojciech. Zauważę, że to kolejny przeraf, przejaw przepraszam, hura deweloperki, czyli też pato deweloperki realizowanej w okresie prosperity, kiedy sprzedawało się wszystko. Teraz klient stał się bardziej ostrożny, bardziej wybredny. Skoro trudniej mu o pieniądze, skoro wszystko jest droższe, to klient chce mieć pewność, że pieniądze wyda dobrze. I znów zaprocentują te projekty, które realizowane z zachowaniem wysokiej jakości przez doświadczonych, dobrych deweloperów nieruchomości, czyli dobro, realne podsumowanie. Podsumowując, mamy słabszy moment na rynku nieruchomości. Co do tego nie ma wątpliwości. Dałek potrwa około dwóch lat i już w 2024 roku powinien zwiększyć się ruch w interesie. Zwiększy się na pewno, ponieważ fakt, że teraz drastycznie spadła liczba transakcji nowych budów wydanych pozwoleń, nie oznacza, że spadły potrzeby lokalowe, wręcz przeciwnie. Jeszcze przed wybuchem wojny w Polsce brakowało według różnych szacunków 2-3 milionów mieszkań. Napływ uchodźców jeszcze mocniej tę lukę lokalową powiększył. Ponadto nieruchomości zawsze swoją wartość mają i zachowają, nawet jeśli, zachowają ją nawet jeśli sprzedadzą się po roku czy po kilku latach. To jest realne dobro, a nie na przykład wirtualny towar jak kryptowaluta. I to tak idealnie w punkt. Na pewno Państwo słyszeli o największym ostatnim krachu kryptowalutowym, więc tutaj tak fajnie, fajny odnośnik właśnie w tym artykule. Przy czym nie zakładamy kolejnego kataklizmu, jak pandemia, wojna, użycie taktycznej broni atomowej, bo to wszelkie scenariusze wyśle w tak zwany kosmos. No i oczywiście muszą Państwo mieć to na uwadze, że te wszystkie prognozy e, oczywiście bazują na obecnej sytuacji, na pewno nie pogarszającej się sytuacji, więc jeżeli e, będziemy optymistami, będziemy tutaj e, tak zwaną pozytywną energię wysyłać, no to na pewno nie powinno się nic złego wydarzyć, oczywiście mówiąc żartobliwie, e, ale tak, e, tutaj jest to, są to scenariusze na, Rynek, który jest obecnie, no w przypadku jeśli byłoby zagrożenie wojny na przykład w Polsce, no to musimy się liczyć z tym, że wartość nieruchomości na pewno drastycznie spadnie. Dokładnie to samo, co miało miejsce na Ukrainie. To też Państwu przytaczałam w którymś z artykułów, jak ceny nieruchomości na Ukrainie spadły i to spadło 50%, więc też warto mieć to zawsze z tyłu głowy. A ja tym akcentem dziękuję Państwu za dzisiejszy odcinek Kawy z Agentem. Do zobaczenia standardowo za tydzień. Zapraszam do komentowania, ponieważ bardzo ładnie Państwo się w tych komentarzach rozpisują. Bardzo podobają się Państwa opinie, z niektórymi się zgadzam, z niektórymi bym chętnie podyskutowała, ale to jest bardzo, bardzo miłe, że Państwo się angażujecie, słuchacie tych programów. Zatem zapraszam do komentowania. Dziękuję.